jeżeli to jest 5 minut, to się będę bardzo streszczał. To jest mój jakby wniosek całej ziemi, żeby moje wystąpienia, żeby tutaj usankcjonować wszystkich, kto by chciał tutaj mieć jakby zdanie. Ja mam akurat co do krzyża inne zdanie, ale jest to uwarunkowane polską historią, którą opisałem filmem na YouTubie. Pracowałem przez 1,5 roku na ten temat i ona sięga spod Arki Noego. Natomiast jeżeli chodzi o ten krzyż, mam tutaj taki, to jest moja prośba, znaczy jakby prośba ziemi, żeby w trakcie, to są kamery, ten krzyż nie był za moimi plecami. To ta góra, powiedzmy, może gdzieś tam być na boku, ale nie za moimi plecami, żebym ja był niekojarzony właśnie z tym krzyżem. Powiem dlaczego. Ten krzyż nie jest krzyżem wbrew pozorom polskim. Polski krzyż jest krzyżem równoramiennym i symbolizuje Boga, który mieszka w środku ziemi, ponieważ taki pogląd życia w środku ziemi nazywa się niebocentryzmem. A mówię to przy tej okazji. Natomiast jest to tylko i wyłącznie narzędzie zbrodni, na którym zabito pomazańca Bożego. I co chcę tutaj przez to powiedzieć? Historia Polski, praktycznie historia Polski zaczyna się z podarki na ego, natomiast początkiem końca Polaków, którzy wywodzili się z prostej linii od Onaego, jego rodziny, początek końca był spowodowany tym, że w system plemienny został wprowadzony wirus rodzimowierstwa, to był pierwszy wirus, drugi był wirusem religii odstępczego chrześcijaństwa, a następnie wprowadzono Żydów do Polski. I my bardzo dobrze znamy historię 1966 roku, gdzie 100 lat wcześniej, w 1874, popiel przyjął prawosławie. A więc trochę zmienia to państwu, to co państwo wiecie. Ja też tak samo byłem wychowany przez państwo, znaczy przez państwo polskie i tak znałem taką historię, jaką państwo znacie. Dlatego tutaj będę kończył. To są powody, dla którego ziemia opolska mówi, że ten krzyż powinien być nie za moimi plecami i ja nie jestem jakby reprezentantem tego krzyża, jako ziemia. Drodzy Państwo, więc uściślę jeszcze swoje pytanie. Czy ten krzyż ma wisieć w tym miejscu, który Pan tutaj z Pszczyny, Pan Lewandowski powiesił? Więc po pierwsze, czy jest zgoda na to, żeby krzyż wisiał i żeby krzyż wisiał w tym miejscu? Jeżeli przegłosujemy, to tylko taka sugestia do Pana z ziemi opolskiej, że może tak ustawić kamerę, że nie będzie widać. Ja nie polecam tego, bo to jest troszkę manipulacja, ale jeżeli tak uważa, to może siebie ustawić z boku. My przegłosujemy. Może ewentualnie opuścić salę obrad, tak? Także nie, nie. Krzyż ma być. Jeszcze raz mówię. Głosujemy nad tym, czy ma być krzyż, czy ma wisieć za plecami mówców, bo to rzeczywiście będzie widoczne, tak? Żebyście Państwo mówili, że tak, głosowaliśmy za krzyżem, ale żeby on sobie tam leżał gdzieś, najlepiej tam schowany w magazynie, prawda? Nie w tym sensie głosujemy. Głosujemy dokładnie tak, jak jest. Ta mównica tak jest. Pan Lewandowski powieść, bardzo mu dziękuję za to. Ja nie sugeruję, jak macie Państwo głosować. Nie mówię, jak macie głosować, jakie jest moje stanowisko jako marszałka, bo wywieram pewną presję, po prostu poddaję tą sprawę w tej chwili pod głosowanie, także nie wiem, czy jesteście Państwo gotowi. Jeszcze w międzyczasie wybierzmy jedną osobę do komisji skrutacyjnej. Czy ktoś jest z powiatu wieluńskiego? Nie ma z powiatu wieluńskiego, z Częstochowy najbliższej. To byłby Pan, Panie Stefanie. Jeden z Was, bo taki był przywilej królewski z tej ziemi musieli. Pan będzie w komisji skrutacyjnej? Chce Pan zabrać w tej sprawie głos? Tak, jeszcze raz. W sprawie krzyża? Tak. Pan, debata była zamknięta. Czy Państwo dopuszczacie, że Pan jeszcze zabrał głos? Ogólnie jest zgoda na to? Jest na to zgoda? Bo to jest wyjątek, bo zamknąłem debatę, ale... Dobrze, jeszcze dopuszczam Pana głos, ale zdecydujmy jeszcze o komisji skrutacyjnej. Czy może Pan kandydować? Bo musimy dwie sprawy przegłosować, bo nie możemy liczyć potem głosów bez komisji skrutacyjnej. Może, dobrze. To proszę Państwo, żeby Pan skończył wywód na temat krzyża i później, żeby Pan się chwilę przedstawił odnośnie, że Państwo wiedzieli, na kogo głosują, w sensie przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Dobrze? Jeżeli kilka słów na ten temat, kim Pani jaka ziemia, kilka słów, żeby Państwo byli pewni, że... Chociaż każdy widzi oczywiście i my to rejestrujemy, ale pamiętacie Państwo, że ktoś miał pretensję, że jedna osoba głosowała z jednym numerem, a potem z drugim numerem i to było kwestionowane. To tak jak w tym przypadku Pana właśnie z Warmii, że był na przykład na dwóch ziemiach i
No nie chcemy mieć tego przypadku. Także zapraszam, ale też tym razem może 3 minuty, dobrze? Żeby skrócić. Pół minuty, proszę bardzo. Proszę Państwa, odnoszę się do marszałka ziemi opolskiej. Dość daleko rozwinięte relacje. Zgadzam się z tym, że przyjęliśmy z rąk prawosławia chrześcijaństwo w IX wieku. Geograf bawarski gdzieś to potwierdza, ale tak naprawdę chrześcijaństwo przyjęliśmy. To nieważne, czy sprawa, czy z jakiejś innej formie. Przyjęliśmy krzyż. Przyjęliśmy krzyż i Chrystusa. Czy to było prawosławie w VIII wieku z księstwa bawarskiego? Czy to było w 966 roku? To niezależnie. To się odbywało. Nie mamy dokumentów, ale wiem, że tak było. Krzyż jest krzyżem. Krzyż jest znakiem. Wielkim znakiem. Rano mówimy w imię Ojca. Nie w imię Ojca i Syna. W imię Ojca i Syna i Ducha. On prawosławie mówi odwrotnie, prawda? Ale krzyż jest krzyżem. Nieważne, czy jest to prawosławny, czy taki. Kończę. Minuta. Zamknąłem to. Nie możemy głosować, czy krzyż ma być za plecami, czy nie. Jeśli ktoś nie chce mieć krzyża za plecami. Ja też nie chcę. Proszę bardzo. Będzie głosowanie. Panie, niech pan powie też odnośnie komisji skrutacyjnej. Komisji skrutacyjnej. Kilka słów o sobie. Jerzy Zimny. Jerzy Andrzej Zimny. Marszałek ziemi częstochowski, powiatowy. Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych, szef ruchu kontroli wyborów, ruchu kontroli władzy i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, no też nie byłbym marszałkiem, gdybym nie zabrał jednak na wszystko głosu. Nie wysacowałem. Pani, nie rzucajcie głosu. Ja nie dałem Pani za pierwszą, a za to już Pani dam teraz, bo będę konsekwentnie. Dotrzymuję Pani pierwszą upomnienie. Dlaczego? Nie może ktoś w trakcie zmieniać zdania, czy w trakcie dyskusji mówić, a ja też nie jestem, bo to jest sugestia dla innych. Napominam Pani, trzy ja takie kartki. Nie mogę. Miała Pani szansę podnieść. Miała Pani szansę podnieść niebieską kartkę, przyjść do mównicy. U nas nie jest system, w którym się mówi z tłumu. To nie jest system partyjny. Podnosi Pani kartkę, zabiera Pani głos. Powiem Pani więcej. Jak Pani chce w tej sprawie teraz zabrać głos, to ja Pani dam głos. Więc proszę się określić. Chce Pani zabrać głos, czy nie w tej sprawie? Proszę bardzo, ale już nie więcej robić. To jedno upomnienie już jest. Jeszcze dwa, czy będzie problem? Szczęście, wszystko jest nagrywane, w związku z tym będzie Pan mógł odsłuchać głosy z sali. Tak. Beata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Na poprzednim Sejmie było dużo głosów na temat odreligijnienia sejmowalnego. A w Niepołomicach, ja nie byłam niestety na tym Sejmie, bo gdybym była, to już tam bym protestowała przeciwko intronizacji. I tak chyba nie może być, moim zdaniem. Na to oczywiście Sejmik prowincji wrocławskiej nie jest przygotowany, bo jest tyle problemów i tyle spraw, że akurat w tym temacie uchwał Sejmik nie podejmował. Pracuję na to uchwał, chciałabym je przeczytać. Mam nadzieję, że nie zostanę wyrugowana, zanim je to zrobię. Jestem przeciw umieszczeniu tego krzyża śmiecia z Brukseli za moimi plecami. Pani Beato, dostaję Pani drugą kartkę, dostaję Pani to trzecia. Za sformułowanie tego śmiecia. Za to dostaję Pani. Tu się wyraża w sposób parlamentarny, co by nie mówić o tym słowie, i sposób godny, tak? I Pani szanuje, bo za to jest nawet sprawa karna. Nie, już teraz nie ma w tej sprawie żadnego słowa. Ale przecież Pan Turowski nazwał to, ze śmieci to wyciągnął. Nazwał tego śmieci. Droga Pani, chce Pani to sprostować? Jeszcze podniosła Pani niebieską kartkę. Chce Pani to sprostować? To Pani podam głos. Został przedstawiony historia tego. To bardzo proszę to powiedzieć, jak Pani chce jeszcze. Proszę podejść. No podnosi Pani znowu kartkę, no przerywa Pani, ale jak Pani chce zabrać głos, proszę bardzo. W tej sprawie, może ja źle usłyszałem po prostu. Historia tego krzyża została przedstawiona przez osobę, która go wniosła. Tak. Umieszczony on został przed głosowaniem. Przed w ogóle zapytaniem się sali. Były głosy z sali wtedy. I ta osoba powiedziała, że znalazła to na śmietniku. Tak.
No ale... Więc ja nic innego nie powiedziałam. Pani bardzo, proszę nie nadużywać słów, no wie pani, co innego powiedzieć. To, że ktoś znalazł coś na śmietniku, nie znalazł, to jest śmieć, no wie pani. To jest, pani myli pojęcia. Pani myli pojęcia, myślę, że pani poważnie myli pojęcia. Ale drodzy państwo, my działamy w formule tak. Proszę bardzo. No bo tu jest, było użyte pana słowo, znaczy domniemywało się, że o pana chodziło, więc oczywiście ma pan głos. Mówiłem o tym. Ma pan głos. Proszę dwa razy większe niż pani, czyli około 6 proszę minut. Proszę państwa, chcę wyjaśnić. Przywiozłem go z Brukseli, ze śmietnika, ale te krzyże były ponownie poświęcone w kościele przez księdza. I po prostu ja mówię, że pod tym znakiem Polak jest Polakiem. I powinniśmy to uszanować, bo bez Boga ani do Boga. Mówili nasi ojcowie. Jeżeli Bruksela, jeżeli Zachód odchodzi od Boga, my go przyjmijmy, uszanujmy, a będziemy mieć błogosławieństwo w tym kraju. Bo widzimy, do czego Bruksela i Zachód zmierza. Co nam da aborcja, eutanazja? Co nam dają te narkotyki z Zachodu? Co nam ta Unia daje? Powiedzcie mi pozytywnego. Więc bądźmy prawdziwym narodem polskim. Niech świat bierze przykład z nas. Dziękuję. Drodzy Państwo, rozumiem. Czyli tak, jeszcze są trzy. Słuchajcie, wylosujcie sobie albo zamówcie kolejność. Daję głosy jeszcze osobom, które tu poruszały. Tylko tym trzym osobom. Pani Andreas, pan Andrzej, bo pan też zabierał głos, ale żeby jeszcze trzy osoby, żeby nie było sytuacji, że ktoś coś nie dopowiedział, a mu się jeszcze coś przypomniało. Ale po tych trzech wypowiedziach, zacznijmy alfabetycznie. Pani Beata jest na B, pan jest na J, pan Mariusz na... Czyli tak, pani Beata ma pierwszy głos, pan ma drugi, pan Mariusz trzeci. Jeżeli chcecie, oczywiście zabrać, ale trzy minuty, ostatnie słowa, słuchajcie, i alfabetycznie, czyli nikt nie może potem mówić, że kogoś skrzywdziłem, bo ostatni to przeważył. I, drodzy państwo, jednak jestem za tym, żeby głosować. Dlaczego? No musimy się opowiedzieć. Ja też muszę jako marszałek wiedzieć, czy mamy do czynienia z Sejmem Walnym jeszcze pod patronatem Chrystusa Króla, czy już pod wątpiącym patronatem, lub już bez patronatu. Bo fakt, żeśmy przegłosowali i pani Beata nie zmieni tego, chyba że Sejm Walny pewnego dnia to większą ilością głosów niż wtedy przegłosował za, przegłosuje przeciw. To samo, co mówiłem na początku. W tej samej formule, jeżeli to uda się zrobić kiedyś, nie można tego robić, co Sejm Walny, powiedzmy w odstępach, ja uważam, że to 25 lat, ale załóżmy, tylko w tej formule można to zmienić, w żadnej innej, prawda? Nie ma na razie takiej potrzeby, więc zweryfikujmy to, żebyśmy to sami jakby określili ten system wartości i wtedy jak określimy ten system wartości, to możemy przejść do porządku i wtedy rzeczywiście lauda, zaczniemy od pani Beaty, żeby odczytała lauda i krótko skomentowała, a później w kolejności pan Jarosław, z tym, że jeszcze musimy głosować, też że będą dwa głosowania jeszcze wyborem pana. Więc pierwsze głosowanie, ale poprzez aklamację bym proponował. Czy jest ktoś przeciwko, drodzy państwo, tego, żeby pan Jerzy Andrzej Zimny był dzisiaj przewodniczącym komisji skrutacyjnej, dzisiaj i jutro? Czy jest ktoś przeciw? Nie widzę, drodzy państwo, więc został pan w tym momencie jak przez aklamację i wtedy teraz pana proszę, żeby pan policzył, ile głosów jest za, ile przeciw, ile się wstrzymało. Będziemy musieli policzyć osoby, które... Tak, ale nie, to bardziej będzie proste, zobaczę. Ja będę też żyć, będziemy podwójnić. Drodzy państwo, uchwała wewnętrzna ta uchwała, nie jest to sancyt, bo uchwała wewnętrzna, proceduralna, porządkowa. Musimy zdecydować w tej chwili, czy ma być tutaj krzyż, ten z Brukseli i czy w tym całym tym miejscu będzie, prawda? Jeżeli Państwo jesteście za, to proszę podnieść zieloną kartkę. Jeżeli jesteście przeciw, to czerwoną. Jeżeli jesteście niepewni, to jest żółta. Nie można nie podnosić, bo wtedy, jeżeli nie podnosicie, ja traktuję to jako tak czy owak głos wstrzymujący się. Ale to jest taki wstrzymujący z tchórzostwa. Czyli ktoś może, nie wiem, schować kartkę, ale wtedy on idzie statystycznie na głos wstrzymujący się. Więc bardzo proszę, drodzy państwo, uchwała wewnętrzna, kto jest za tym, jeszcze raz powtórzę, żeby krzyż wisiał w tym miejscu i liczymy. Proszę, przejdziemy się, bo ja muszę sfilmować to, panie. Pan liczy, za mną pan idzie i liczy. Przez raz, dwa, trzy, cztery, jeden jest wstrzymujący się. Trzy osoby, przeciw. Ale pan jest pięć, za pan, tak? Trzy osoby, przeciw. Sześć, siedem. Proszę podnieść kartki do góry.
nie wiem, wszystkim mowa. 9, 10, 1 jest przeciw. Proszę podnieść kartę do góry, niebieską kartę. I 3 jest przeciw. Poczekajmy. Czy ja dobrze zrozumiałem? Są 3 głosy sprzeciw i jeden jest żółty. A ile, czyli jest przyjmujący? Jeden był niebieski. Tak. Nie, niebieski, bo panu trzeba dać zieloną kartę zestawu. Nie przyszła pani Jadwiga, widzę. Nie przyszła pani Jadwiga Nowak. O właśnie, to jeszcze raz, słuchajcie. Ja policzę tylko te głosy za. Obniżcie panie, bo już wiem. Trzy osoby są przeciw, jedna wstrzymująca. Jest tak, raz, dwa, trzy. Panie, jeżeli niech pan trzy, ile jest za? Trzy przeciw, jedna wstrzymująca. Ale ile jest za? Ile jest za? Ile jest za? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. No ja policzyłem w tej chwili 9 osób. Jeszcze raz wysoko kartki zielone, drodzy państwo. Niech pan się przejdzie, jeszcze raz policzy, panie Jerzy. Niech pan się przejdzie. Policzy. Dokładnie, niech pan się przejdzie, proszę pan. Niech pan się przejdzie. Przejdzie. Niech pan się dalej przejdzie, żeby... 10 za. Ja jeszcze nie jestem pewny, słuchajcie, jeszcze raz pójdę. 11. No właśnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie ma więcej? 11. Nie, liczyłem pana. 10. Proszę państwo, proszę bardzo, dam obietnicę panie Jerzy ogłosić, że jest 10 za, 10, 3 są przeciw. Proszę państwa, wynik głosowania ogłaszam 3 głosy przeciw, 1 wstrzymująca, 10 za. Ustalone wszystko może być krótko. Ja muszę ogłosić. Pan to moje wyniki głosowania. Drodzy państwo, może na to idzie po raz, bardzo was proszę na drugie, bo pan się musi też, bo pan Krzysztof też na początku musi wysoko. Ja powiem tak, nie ma zdecydowanej większości, prawda, nie ma zdecydowanej większości, natomiast no, nie jest to też taka, że tak powiem, nie jest też taka mała większość, aby to jeszcze procentowo wyliczyć, która nie powoduje, żeby trzeba zdjąć, bo to jest 10 do 4 tak naprawdę, prawda. Jest to mimo wszystko dosyć duża, żeby był kompromis, drodzy państwo, żeby nie naruszać też uczuć religijnych tych, którzy nie chcą występować, ja proponuję zrobić w ten sposób, że, bo to nie jest jednomyślność, tak? Ani nie jest zdecydowana większość, że jest wszystkie ziemie za, ziemia opolska i ziemia wrocławska przeciw, tylko jeszcze jest ziemia małżyska tutaj przeciw. Swoją drogą Dolny Śląsk, no ale siłą rzeczy może tak to wygląda. Więc ja bym proponował, że jeżeli ktoś sobie nie życzy, po prostu stanie, nie musi stanąć przy mównicy, ewentualnie mu przesunę tą mównicę. I to będzie kompromis, prawda? Że jeżeli ziemia, żeby nie był na tym tle, ja po prostu pozwalam przesunąć tą mównicę, albo zanim ta osoba dojdzie, ja ją po prostu przesunę tą mównicę w lewą stronę i nie ma wtedy... Czyli ktoś, kto chce mówić pod krzyżem, mówi pod krzyżem, a ktoś, co nie chce mówić pod krzyżem, mówi czy to miejsce będzie dobre tutaj, czy też będzie złe? No będzie dobre. Na to jest zgoda? Jest zgoda. Czy ten kompromis jest... Dobrze. Drodzy państwo, sprawa przeszła. Teraz, drodzy państwo, ja bym chciał to, co obiecałem. Pani Beato, tu kładę pani na wierzchu laudę, jakby pani nie miała ze sobą. Ma pani, tak? Pani pierwsza i pan Jarosław drugi, żebyście nam coś powiedzieli o tych sejmikach wrocławskim i kanadyjskim. Dobrze? A potem ja odczytam, drodzy państwo, już porządek i będziemy dalej nad tym. Proszę bardzo, pani Beato, już niech pani nie... Ja pani daję głos. Ja chciałam powiedzieć, że wszyscy marszałkowie powinni swoje laudę przeczytać. Pani co, zamieniliśmy ten sejm, w jakim sensie on jest takim sejmem relacyjnym. Tak, ja mogę się dowiedzieć, jak tam te sejmiki, jakie lauda tam te sejmiki. Wie pani co, jak pani zobaczy w sejmie, na przykład Częstochowski, dokładnie pani zobaczy. Były lauda, były podejmowane te sejmie. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy pani oglądała. Można je przeczytać. Można je też obejrzeć, ja rozumiem. Bo mówimy o tym dużo, już mówimy godzinę. No dobrze. A lauda uważam, że są bardzo ważne. Pani, jak sejmiki te lauda piszą, jak one pani Beato. Wytłumaczę pani, zasady działania laudy. Lauda sejmików relacyjno-deputackich są podwójnego rodzaju. Po pierwsze, odnoszą się do tego, co było na poprzednim sejmie i najczęściej w naszym przypadku odnoszą się do tego, co będzie w najbliższym sejmie. I wtedy, jeżeli ja mówię dany porządek, to pani marszałek jest związana tymi laudami i wychodzi wtedy w danym punkcie mówi, że u mnie przegłosowane było laudą w tej sprawie i mówi głos i zamyka i wychodzi. Właściwie jest reprezentantem, jest posłem. Nie jest pani Beatą Andrejas, która reprezentuje Beatę Andrejas, tylko jest pani, która reprezentuje cały sejmik. Zaraz pani tu podejdzie, pani Beato. No po co pani podnosi, jak będzie zaraz pani tutaj przyjechać? Bo pan mnie nie rozumie. No to nie pani, chodzi o to, pani tu wytłumaczy. Uważam, że marszałkowie powinni przeczytać swoje lauty. Pani Beato. Ma pani prawo składać wnioski.
Jak pani coś uważa, to pani musi to zamienić we wniosek i może pani to złożyć w formule wniosku, a nie pani, nie w formule uważam, że. Tylko formuła ma wniosek, że. Przyjmiemy ten wniosek do rozpoznania, nawet go przegłosujemy. Więc proszę, żeby pani podeszła, bo ja uważam, że rzeczywiście, jeżeli są lauda i ktoś chce je odczytać, jeszcze tylko powiem, proszę państwa, że ja otrzymałem takie laudo, taki list otwarty od pana Macieja Strojka. Proszę państwa, czytanie tego to byłoby około pół godziny. Nie przyjechaliśmy po to, żeby ktoś, napisawszy swoje stanowiska i tak dalej, a nawet prosił, żeby była wideokonferencja, po prostu żebyśmy się zamienili w e-sejm-wan. E-sejm-wan, tak? Wirtualny sejm-wan. Ja powiem, więc nie zgadzam się, żeby to odczytywać. Pan Maciek może to sobie opublikować. Nie ma czegoś takiego jak korespondencyjne tutaj głosowanie. Nie istnieje coś takiego. W jakim sejmie uczulam te osoby, których dzienia, abyście państwo niektórzy odwrócili się na chwilę, szczególnie ci z tego, albo ci z tego zobaczyli, jaka ziemia jest najlepiej ci reprezentowana. Spójrzcie, drodzy państwo, ja może kamerą pokażę. Jaka ziemia jest najlepiej ci reprezentowana? A może przejadę, żebyśmy też zrozumieli. Nie, 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 spokojnie. Ziemia częstochowska 2, ziemia tu zachodniopomorska 2, albo czego to ja. Ziemia kanadyjska 1 i ziemia tutaj? Zobaczcie. 4 osoby, ziemia rybnicka. Ziemia katyńska, 2 osoby, ziemia tatowska, ziemia jedna dwie w Bielsku Białej, jedna po południu. Proszę państwo, no, pozwólcie mi co jakiś czas używać moją głowę i rozpoznawać, tak jak nas będą oceniać, że Sejm Walny był tak czy inaczej reprezentowany, więc proszę bardzo. Chce pani zabrać głos, tak? Proszę. Ja chciałam zwrócić uwagę, bo pan marszałek powiedział ziemia warmińska, a my jesteśmy ziemią mazurską. Przepraszam, tak. Ziemia, numer? 35. Ziemia 35, pomyłka, sprostowanie, ziemia mazurska, nie ziemia warmińska, pomyliłem się. Przepraszam bardzo, właśnie prosujcie. Czyli działają te kraski, bardzo się cieszę. Proszę państwa, i z tego punktu widzenia tylko uczulam państwa, żebyśmy się nie zamieniali w pewnych, jakby to powiedzieć, takich uzurpatorów ziemskich, tak? Że jeżeli was jest, ja mówię, tu apeluję do wszystkich ziemi, jest jedna, dwie osoby, żeby mieć jednak ten... I teraz tak, jeżeli ktoś zrobił sejm w takiej też pastiszowej formie, jak zrobił to pan Jacek Kam, nie będę wymieniał nazwiska, w takiej pastiszowej albo nawet kabaretowej formie, no to nie można tego uznać za sejm, prawda? Ja z dużym szacunkiem darzę sejmik opolski ale tylko na początek mam taką lekką uwagę, żeby nie zamieniać się, przynajmniej te proporcje, zachowane w sensie krytyki, a potem w sensie kreacji. Sejmiki przede wszystkim to jest rola bronić interesów ziemi. A nie reprezentować tutaj model, że my to wszystko zmienimy i tak dalej. Interes ziemi, to jest główna sprawa, interes ziemi. I teraz czy pani, na przykład Beata, czy pan Mariusz z ziemi opolskiej, interpretują interes ziemi, mówiąc w ten sposób, ja nie wiem, myślę, że może tak. Natomiast ostrożnie z tą reprezentacją, bo dopiero wtedy jak zbudują, tam jest na przykład w ziemi opolskiej jest kilkanaście powiatów, jeżeli zbudują prawdziwy sejmik i przegłosują takie rzeczy, bo teraz problem jest taki, że z tym panowie muszą jechać na sejmik i muszą to dostać ratyfikację na to głosowanie. Czyli pan Szczytyński, pani Beata zrobi sejmik i powie, bo tego nie robicie po prostu. A to każde głosowanie musi być ratyfikowane. Bo bez ratyfikacji, no, domniemywa się, że, ale to jest trochę bojkot, że proszę was, ratyfikujcie to u siebie. Zacznijcie zawsze od wszystkich swoich głosowań i ratyfikujcie je. Głosowałem w tej sprawie i to krótko, nie wywodźcie się, bo na sejmiku tylko po prostu głosowałem, czy ziemia przyjmuje, moje tak przyjmuje. I teraz, jeżeli dany marszałek nie otrzyma ratyfikacji, w większości głosowań jest z automatu pozbawiony właściwie urzędu. Trzeba to rozumieć. Czyli jeżeli było 8 głosowań, a ziemia 5 powiedziała, że źle głosowałeś, to on nie ma już mocy sprawczej, ten marszałek. On już nie istnieje, według mnie. Ja go nie mogę odwołać, ale on przez ziemię jest odwołany. On powinien złożyć dymisję i przejść w stan spoczynku, bo u nas nie ma czegoś takiego, że pozbawia się. Staje się marszałkiem po prostu honorowym, byłym marszałkiem. On nie przestaje być marszałkiem, ale jest marszałkiem, który już nie może reprezentować tej ziemi. On może jechać jako obserwator, on nawet nie może jechać jako poseł. Tylko poseł może, jakby dowolne miejsce, to i tak może, ale już nie jako raczej marszałek. Ja to mówię w sensie zwyczaju, bo dla mnie, jeżeli ktoś jedzie, głosuje, a ziemia potem w większości nie zgadza się z tym, co on robił, to właściwie on tu bardzo namieszał na tym sejmie, tak? Bo sejm już podjął pewne decyzje na podstawie tych głosowań. A potem się okazało, że to nie były ziemskie decyzje, tylko były prywatne decyzje. Więc uczulam państwo na to. Zaraz panu dam głos, pan ma w kolejności, panie Jerzy, uczulam. W kolejności. Pani Beata, lauda. Temat, lauda, może się też odnieść do innych spraw. Pan Mariusz Szczytyński, ziemia opolska, drugi.
i potem pan, prawda? Ja może się do tego, co pan marszałek powiedział. Może się pan odnieść do tego, ale to już potem przechodzimy do porządku, słuchajcie, czy damy porządek, przechodzimy do normalnych rządów. Chyba, że ktoś jeszcze coś chce dodać, bo pani złoży ten wniosek, poddam go prawdopodobnie przed głosowanie od tych laudów, ewentualnie go nie poddam. Jak go może czy dobrze uzasadnić, być może, ja nie mówię, że nie, ale pamiętajmy, bo ja jestem przekonany na 100%, że i w panu Patlewiczu, i w panu Kościółku był potężny potencjał twórczy. I w ramach grupy możemy wszystko, co dobre z siebie wyciągać. I w to samo wierzę, że pan Mariusz Szczytyński, mądra głowa, i pani Beata Andreas, mądra głowa, mogą tu dodać bardzo dużo dobrych rzeczy. Bardzo dużo. Mogą nas dużo rzeczy nauczyć. Ale przyjmijcie naszą formułę, że ja nie będę was ograniczał. Mówcie głosem, ale miejcie na uwadze, że reprezentujecie ziemię. To nie jest sejmik wolnych tylko Polaków, w sensie reprezentujących, to jest sejm walny sejmików ziemskich, reprezentantów sejmików ziemskich. Jak będzie taki sejm walny wolnych Polaków, on się nazywa w naszej terminologii sejm konny, to wtedy będzie inaczej. Bo wtedy każdy przyjeżdża i reprezentuje tylko i wyłącznie siebie. I są takie sejmy, ja pewnego dnia zwołam taki sejm. Czyli każdy przyjedzie i będzie mówił tylko w imieniu, czyli właściwie siebie i swojej rodziny. To ja wtedy wam powiem. Dzisiaj jest taka formuła sejmu konnego, to się nazywa. Wtedy się przyjeżdżało na koniu, żeby właśnie ktoś nie mógł podrabiać, więc na koniach się siadało. Każdy wtedy wiedział, kto ma prawo zabierać, znaczy podejmować decyzję. Dzisiaj to była kwestia rejestracji, coś innego, ale byśmy się stali w tym. Ale wtedy nie ma już ziem, nie ma tego typu kartek, tylko każdy reprezentuje siebie. To jest inna formuła. Być może raz na 5 lat powinien być taki sejm walny, ja uważam. I pewnie będzie wcześniej czy później. A dzisiaj apeluję i proszę, drodzy Państwo, pamiętajcie o swoich obowiązkach ratyfikacyjnych. I tu pani Beata też ma rację. Zjeżdżając na sejmik, nawet jakby było 2-3 osoby, nie bójcie się tej małej frekwencji. To wtedy robicie i szybciutko głosujecie. W sprawie tej głosowałem tak. Dobrze głosowałem, dobrze lub źle. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie o tym Państwo, jak zabieracie tu głos i głosujecie. Pani Beato, bardzo proszę. Wolny głos pani dostaje teraz. Może pani mówić. Nie limituje pani wypowiedzi w tej chwili. Streszczać. A przepraszam, czy pani, bo ja pani nie chce tutaj, ja pani zasunę mównicę. Chcę, może tak być. Tak? Cóż, uginam się pod wolą większości posłów, czy marszałków, którzy głosują. Więc proszę Państwa, ja jestem prawnikiem i niektórzy z Państwa o tym wiedzą. Jestem marszałkiem sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej i w tej chwili na sali nie ma kworum. Jest 14 marszałków, a marszałek Leszczyński liczy 50 prowincji razem, czyli kworum, jakie to jest kworum. I teraz nie wszyscy marszałkowie robią filmy, oczywiście ja to rozumiem, bo ja 2 lata temu jeszcze nie umiałam filmu zrobić, nie jest takie proste zrobić film. A więc nie widzimy tych obrad sejmików ziemskich i nie wiemy nic o tych marszałkach. Ja już na 5 roku temu zgłaszałam na którymś sejmie, to jest mój 4. sejm walny w tym roku, na którym jestem, że chciałabym wiedzieć, kim są marszałkowie. Po prostu, co robią zawodowo, jakie mają wykształcenie. Są przez rok marszałkami, dlaczego nie mielibyśmy o sobie więcej wiedzieć niż wiemy. Ale do tematu wracając, sejmiki prowincjonalne podejmują lauda. I proszę tego nie mylić z protokołem. To, co pan przed chwilą pokazał, te kilka kart, to rozumiem, że to jest protokół. Mamy nad tym debatować, a ja się poderwałam do głosu, ponieważ pan z Kanady jest wyraźnie preferowany, dlatego że przyjechał z Kanady. Dobrze, fajnie, cieszę się. Ja przyjechałam z Wrocławia tylko, ale jednak. Nie ma konstytuanty. Proszę, bo widzę posłów. Bardzo proszę, bo widzę posłów. Bardzo bym prosił. Do posłów. Nie do mnie. Jednak to pani ciągle atakuje, a nie posłowie. Bo jeszcze żaden poseł mnie nie zaatakuje. Zaraz ja przejdę do głosu. Ja pani nie zaatakowałam, naprawdę. I pani wie, że pani to swoje obejrzy. Zaatakował mnie. No dobrze, to niech tak zostanie. Pani subiektywne wrażenie. Nie kłócimy się, proszę. Nie upierałam się, że ma być pierwszą osobą czytającą lauda. Ja chciałam postawić wniosek, żeby każdy marszałek, który przyjeżdża na sejm walny, czytał swoje lauda, które sejmik jego, prowincjonalny sejmik ziemski podjął. Moje wyglądają tak. Lauda 3. sesji sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej z
28 listopada 2015 roku. Pierwszy. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do wysłania deputacji, również w formie pisemnej, do rządzących trzecią RP z żądaniem o wyasygnowanie środków na działalność Sejmu Walnego oraz Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych. Drugie. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do promowania Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej i innych sejmików ziemskich. 3. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej żąda wprowadzenia zakazu zadłużania gmin, powiatów i miast leżących na ziemi prowincji wrocławskiej pod rygorem infamii oraz wyznaczenia zarządów komisarycznych. I czwarta sesja odbędzie się 9 stycznia 2016 roku o godzinie 11 w gościnie w Zakładzie Szkolenia KTU asesora sejmiku Henryka Swu Krasińskiego 44 przez 1 we Wrocławiu. Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej Beata Andrzejczak. Składam je do zgodnych z oryginałem. Dziękuję. Drodzy Państwo, nie wiem dlaczego Pani Beata, to znaczy zawsze człowiek odnosi takie wrażenie, jednak to jest subiektywne, prawda? Pani Beata, powiem w ten sposób. Drodzy Państwo, my musimy tworzyć zwyczaj, a zwyczaj stworzy prawo. Tak jak mówili starożytni i nasi przodkowie, Sejm Staroletni nic innego nie zrobił, tylko ubrał w prawo pisane to, co było zwyczajem. I my tworzymy ten zwyczaj, Pani Beato też. Tutaj nie starałem się, a jeżeli tak, to przepraszam. Każdego 3 razy przeproszę, jak trzeba będzie. Panią też przepraszam. Jeżeli ktoś odbiera, że ja kogoś atakuję, czy dyskryminuję, czy jakoś, staram się tego nie robić. Ale w drugą stronę też proszę o pewną powagę, szacunek i tak dalej, czego nie brakuje akurat. Nie narzekam na to. Drodzy Państwo, jest porządek Sejmu Walnego, odnoszę się tylko do tego, który umożliwia każdemu złożyć najlepiej 8 dni przed wszystkimi biciami. Im wcześniej, tym lepiej, krótko mówiąc. Im wcześniej złożę wniosek od ziemski na Sejm Walny, tym większe prawdopodobieństwo, że on się znajdzie w tym porządku. To jest logika. Staram się wszystkie wnioski uwzględniać Państwa. Więc nie, że laudum jest podjęte, tylko laudum powinno być po prostu że nie żądamy od Sejmu, tylko wnioskujemy, żeby na Sejmie Walnym odbyła się debata w tej sprawie. Bo to, że ktoś złożył, nie będzie Wrocław rządził Sejmem Walnym, prawda? Rozumiecie Państwo? Czyli po prostu ani inna ziemia. Oni nie mogą żądać, bo oni muszą zweryfikować swoje żądania w ramach całej korony polskiej. A korona polska to są wszystkie ziemie Rzeczpospolitej na całym świecie. To nie jest tylko teren obecnej granicy. W związku z tym można składać takie wnioski i możemy je uwzględniać, prawda? Czyli tutaj kwestia wysłania deputacji, to było mówione. Kwestia zobowiązuje Sejm do promowania sejmiku ziemskiego. No oczywiście staramy się każde sejmiki promować i tak dalej. Ale odnośnie tego kluczowego pytania, że każdy jest zobowiązany, ja ten wniosek odrzucam, lecz uważam, że my nie jesteśmy jeszcze gotowi. Większość ziem nie potrafi się zorganizować w formule sejmiku i nagrać ten sejmik i stworzyć z tego protokół, stworzyć z tego diariusz, wyłowić uchwały lauda i to opublikować. Nie jesteśmy jeszcze po prostu gotowi. To, że ziemia wrocławska to zrobiła, to jest tylko asumpt, żeby dała nam jakby materiał szkoleniowy, żeby innych uczyć. I Opole też oczywiście. To ogromny szacunek do tych dwóch ziem, do pana Krzysztofa nieobecnego króla, który zainicjował to. I do pani Beaty Andreas, która rzeczywiście od samego początku jest. Więc tu nic nie ujmujemy. Przyniósł bardzo, za chwilę pani zobaczy, profesjonalny. Dlatego dopuściłem, bo nawet bym nie dopuścił do czytania tych laudów. Bo lauda nie są sensu stricte dla Sejmu Walnego tu czytania, tylko każdy je może sobie przeczytać, wejść na zakładkę każdego sejmiku i powinien odczytać, według mnie, jadąc na Sejm Walny. A nie, żebyśmy tu czytali, bo byśmy się zamienili po prostu tylko w klub dyskusyjny odnośnie sejmikowy, prawda? No, troszkę było niepoważne. Ale ponieważ te lauda są tak ważne i pani też są tak ważne, były odczytane, i ja bym chciał, żeby teraz po prostu odczytał Jarosław, żebyśmy zobaczyli i się zrównoważy, jak w Polsce się sejmiki organizuje i jak lauda, i jak ewentualnie w Kanadzie. Proszę nie mówić w tym tonie, to bym prosił Państwa, że no bo my preferujemy Pana Jarosława Sojka z Kanady. Po pierwsze, ogromny wysiłek. Pani sama często o tym mówi, jaki to jest wysiłek finansowy i tak dalej przyjechać. To jest po pierwsze. Więc nie lekceważmy cudzych pieniędzy, to jest po pierwsze. Wysiłek też rodzinny, bo zamiast być z rodziną jedzie się tutaj, to jest drugie. I kolejne, bez Sejmu Polonijnego my niewiele zrobimy, drodzy Państwo. Bez Sejmu Polonijnego my nic nie zrobimy, twierdzę. Bo jest 1/3 Polaków jest za granicą i to są ci ludzie, którzy zostali wypchnięci z Polski najzdrowsze, najlepsze umysły. Zostali wypchnięci.
I teraz, nie słuchając się w tą ziemię, która dzisiaj jest reprezentowana 1 do, jak dobrze policzyłem, do 14 do 15, no to jest, zrobimy błąd. Jeszcze odnośnie kworum, drodzy Państwo. No, pani Beata mówi o kworum, ale nie za bardzo zna zasady sejmikowe. Myśmy przyjęli na początku, że kworum to są trzy osoby. Potem zrobiliśmy większość liczby, ale według nawet Konstytucji 3 maja, Konstytucji o sejmach i sejmikach, a szczególnie o sejmikach 24, kworum przyjmowało się. Przyjmowało się, to nie znaczy, że sejmik nie odbywał się. On się odbywał. Tylko każdy wiedział, że nie jest tak reprezentatywny, tak? Że skoro nie miał kworum, no to znaczy, że te uchwały nie są tak reprezentatywne, gdyby było kworum. Ale oni tu przyjęli, że kworum jest wtedy, jeżeli jest co najmniej 1/3 ziem. Tak przyjęli, prawda? 1/3 ziem. Przyjmując, że nas ziem krajowych jest 41, to kworum jest, to jest, ile to jest? 4, 14. To jest 14. To jest dokładnie ale tyle. Ale wszystkie ziemie są obsadzone. Ale ja mówię, tak. Jest, czyli krajowo jesteśmy reprezentowani, w sensie korony polskiej, no nie jesteśmy w tej formule, ale nasi przodkowie no nie mieli tej formuły, czyli tu chodzi o sejmy krajowe, tak? Gdyby mieli zagraniczne, bo były takie egzultanckie, pewnie by to kworum było 1/4 albo 1/5. Drodzy Państwo, tu nie ma co w tej chwili się przepychać, bo trzy osoby są, to widzimy, tak? 14 ziem jest, a może jeszcze jakaś dzisiaj dojdzie lub jutra, czyli jest. Kworum krajowe, ale mówię, to umowne, bo myśmy jeszcze nie przegłosowali, że my wzorujemy się bezpośrednio 1:1 na uchwałach tego Sejmu. Nie ma tu łączności prawnej. My tylko zwyczajowo mówimy, że zwyczajowo wtedy było tak, gdzie nas było wtedy 18 milionów i było inna ilość ziem, inny podział administracyjny był zupełnie. Było 66 sejmików. 8 milionów. Słucham? 8 milionów było, więc inna była zupełnie sytuacja. Ale przyjmując nawet ich formułę, bo ktoś by się kłócił, dlaczego 1/3, a nie 1/4, to mówię, ja uważam, że jest kworum. Ja tak uważam, że jest kworum. I te kworum zależy nie ode mnie, tylko mówię, od jakiegoś zwyczaju, czegoś się trzeba. No to mówię, te 14 ziem tworzy kworum, ale jakby było 13, co by było? No to by było, że dalej uważam, że mamy moc sprawczą, bo my nie przegłosowaliśmy się trzymamy tych, przecież nie przegłosowaliśmy się będziemy wzorować, tylko mówimy, po prostu nasze oddziaływanie widocznie jest mniejsze i może nie powinniśmy się zajmować sprawami superkardynalnymi, jakimiś superkardynalnymi, prawda? Tak uważam, ewentualnie. Ale to nie znaczy, że nie mamy mocy sprawczej, bo to od nas zależy. I teraz proszę pana Jarosława Słowika, żeby kilka słów powiedział. Tu oczywiście przyjmuję te lauda, do archiwum pójdzie sejmowalnego. I pana Jarosława proszę, żeby przeczytał swoje lauda i kilka słów powiedział, bo na pewno wszystkich nas interesuje. Zresztą Państwo, to jest ewenement na skalę naszej historii polskiej. Bo były sejmy egzulanckie, to znaczy wygnaniowe, były takie, ale nie było sejmu polonijnego w Kanadzie. Pisanego przez Y, sejm polonijny w Kanadzie. Więc ja uważam, a gwarantuję Państwu, że trafił w dobre ręce. Ja muszę tutaj trochę zaręczyć. I gwarantuję Wam, że ta ziemia bardzo nam pomoże, znaczy ten sejm, tego jestem pewny. I dla tych, co nas obserwują, zobaczcie Państwo, że mniejszość niemiecka bodajże w naszym sejmie ma jedno miejsce, prawda? Ale nie ma żadnej Polonii w tej chwili. I to jest ewenement też w skali naszego parlamentaryzmu, że pierwszy raz za oceanu ktoś zabiera głos jako pełnoprawny poseł, nie jako gość, nie jako ekspert, tylko jako poseł, a jako marszałek, czyli jako człowiek, który ma zamiar zorganizować Polonię amerykańską według naszej formuły i na tym Sejmie będzie miała tylko ta Polonia, mimo tak potężnych rozmiarów, tak dużej ilości, jeden głos. Może w przyszłości dwa, ale jednak chcemy już zobaczyć na dzień dobry, jak to wygląda. To zapraszam panie Jarosławie. Głos wolny. Wolny. Nielimitowany. Proszę marszałowska, moi szanowni państwo. Nazywam się Jarosław Słowik, jak Państwo wiecie. Głośnie. Będę mówił równym tempem i w miarę cicho, to będziecie Państwo ciszej. Może mam coś ciekawego do powiedzenia. Nie słyszymy. Jest jeszcze? Nazywam się Jarosław Słowik, przyjechałem z Kanady. Reprezentuję okręg 44. Jeszcze ciszej. Troszkę ciszej. Chodźcie Państwo bliżej, no. Ale bliżej może. Chodźcie bliżej Państwo. Tak, może Pan stanie po środku, drodzy Państwo. Dobry pomysł, bo z kamerami musimy się... Głos pójdzie w jedną stronę. No, ale to musimy się kompromisnie słyszeć.
ze szkoły było. Ostatnio. No dobrze. Mógłby sobie wziąć jakąś tam odpowiednią liczbę tych kartek i rozesłać jako życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Jeżeli pomysł się podoba, Państwo chcecie z tego skorzystać, to serdecznie zapraszam. Dziękuję. Te oklaski są bardzo zobowiązujące, bo jeśli dzisiaj Państwo bijecie brawa, to zamierzamy za Ciebie.